nasz drugi film o prostych, prostopadłych i równoległych. Ja już tam wcześniej tłumaczyłam na pierwszej części, ale przypomnę. Tutaj mamy taką wyciągniętą z naszych tablic matematycznych, nazwijmy to tabelkę, w której mamy wzory. Identycznie jest napisane w tablicach matematycznych, tylko bez tych kolorowych ramek i mamy powiedziane tak. Mamy dwie proste o równaniach kierunkowych, widzicie? Spełniają jeden z następujących warunków, czyli gdy są równoległe, to współczynniki kierunkowe, czyli nasze literki przed x-ami muszą być identyczne, a z kolei przy prostopadłych musi być a1 razy a2 równe minus 1 lub tak jak Wam wcześniej tłumaczyłam, po prostu odwrócona liczba ze zmienionym znakiem. I zaczynamy zadanie, które mam tutaj pokazane. Zadanie jest zadaniem z matury 2013 z sierpnia i zwróćmy uwagę na jego tekst. Prostą równoległą do prostej o równaniu i mamy to równanie, jest prosta opisana równanie. Więc ja zacznę od przepisania y równa się 2 trzecie x minus 4 trzecie i zgodnie z tym, co wcześniej mówiłam Wam, to każda prosta równoległa będzie musiała mieć identyczny współczynnik kierunkowy, ale jeśli zapomnicie to, to warto skorzystać z tablic matematycznych, w których właśnie mamy wzór, że to musi być a2x plus b2 i skorzystam tu ze wzoru. W razie, gdybyście zapomnieli na maturze, to zawsze posiłkujemy się tym, że mamy tablice matematyczne. I wykorzystamy teraz zgodność ze wzorem, czyli są równoległe, gdy a1 jest równe a2. I jeszcze tylko ustalimy, że to jest nasze a1, żeby nie było wątpliwości. No i skoro wzór mówi nam, że ma być a1 równe a2, no to wpisuję a1. 2 trzecie ma być równe a2. A więc od razu wiem, że moja nowa funkcja, ta, która będzie równoległa, musi mieć przed x-em 2 trzecie i jakieś b2. Nie jest istotne jakie. Patrzymy w takim razie po naszych funkcjach. Pierwsza funkcja ma minus 2 trzecie, czyli nie jest tą funkcją, której szukamy. Ale druga funkcja ma już 2 trzecie x i to jest na pewno ta funkcja, której szukamy. Czyli to na pewno będzie ta odpowiedź. Sprawdźmy jeszcze c i d. W c jest 3 drugie, czyli nie pasuje. W d jest minus 3 drugie, również nie pasuje. I to jest koniec tego zadania, czyli jeśli chodzi o odpowiedź, to odpowiedź b. Przejdźmy do kolejnego zadania i w kolejnym zadaniu mamy. Dane są równania czterech prostych, jak widzicie są cztery podane i mamy sprawdzić, które proste są prostopadłe. Więc ja zacznę sobie od tego, że oddzielimy to zadanie wcześniejsze, żeby nam się nie myliło z tym, które teraz będę robiła i sprawdzę sobie tak. Ponieważ troszeczkę tego sprawdzania mogłoby być, więc ja zrobię na zasadzie takiej. Wezmę sobie prostą k jako pierwszą, która jest zapisana i przepiszę jej wzór. I ustalę do niej prostą prostopadłą zgodnie z tym wzorem. Czyli prosta do niej prostopadła będzie musiała być a2x plus b2. I teraz, patrząc na wzór prostych prostopadłych, będziemy musieli podać, że a1 razy a2 jest równe minus 1. To jest nasze, pamiętamy, a1 podstawiam, czyli 1/2 razy a2 ma być równe minus 1. Jak podzielę przez 1/2, żeby pozbyć się przy a2, to dzielenie oznacza mnożenie przez odwrotność, czyli będziemy mieć minus 1 razy 2 pierwsze, czyli minus 2. A więc szukana prosta, gdyby miała być prostą prostopadłą, musiałaby mieć minus 2x plus jakieś b2. Jeśli znajdę taką prostą, to już na pewno będę wiedziała, że one są do siebie prostopadłe. I popatrzmy. Prosta k i prosta l nie, bo tu jest 2x. Prosta k i prosta m nie, bo tu jest też 2x, ale prosta k i prosta m są do siebie prostopadłe. A więc mogę powiedzieć, że para prostych prostopadłych to proste k i m. Taką odpowiedź mamy tu. Usunę wszystko i zrobimy następne zadania.
naturalne. A więc mamy kolejne zadanie i mamy tak. Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu takim. Czyli przepiszę sobie y równa się minus 3x plus 5 i ja już wiem i myślę, że Wy też pamiętacie, że jeśli ma być równoległa, to współczynnik kierunkowy musi być identyczny, czyli tak naprawdę od razu mogę podać, że musi mieć minus 3x. Tak też wskazuje nam ten wzór, że prosta pierwsza i prosta druga są identyczne, jeśli chodzi o x. A więc jeśli mamy minus 3x, to prosta równoległa musi mieć też minus 3x, i mamy tę odpowiedź w tym miejscu. Także odpowiedź B będzie prawidłową odpowiedzią do tego zadania. Przejdźmy do kolejnego zadania. I w kolejnym zadaniu mamy wskazać równanie prostej prostopadłej tym razem. Jeśli chodzi o prostą prostopadłą, to my już wiemy, że proste prostopadłe troszeczkę inaczej się liczy. A więc tak. Prosta L ma równanie i znowu to równanie sobie przepiszemy, czyli Y równa się minus 1/4 x plus 7 i ma być prostą prostopadłą, czyli wpiszemy, że to ma być te a2x plus b2 i pamiętamy wzór, że a1 razy a2 musi być równe minus 1. Czyli to jest nasze a1, podstawiamy minus 1/4 razy a2 ma być równe minus 1. Jak pozbędę się minus 1/4, czyli podzielę przez minus 1/4, uzyskam, że a2 jest równe minus 1 razy, dzielić przez ułamek to mnożyć przez odwrotność, razy minus 4/1, czyli a2 to 4, czyli patrzymy, 1/4 nie, minus 1/4 nie, 4x pasuje i to jest nasza odpowiedź, czyli odpowiedź C i minus 4x też nie pasuje. Pamiętajcie też o tym, że fajnie jest, gdy łatwo się zapamiętuje równoległe, proste zawsze takie same współczynniki kierunkowe, natomiast proste prostopadłe musi mieć zmieniony znak i odwróconą liczbę stojącą przed x-em. Wówczas będzie łatwiej rozwiązywać tego typu zadanka.